Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w województwie mazowieckim. Trafiamy do malowniczego miejsca na ziemi, stworzonego przez Annę Gawlik. Okazało się, że wczesne lata życia spędzone na wsi nie pozostały bez wpływu na jej życiowe ścieżki. Szukała różnych dróg rozwoju, nawet poza granicami Polski, by wrócić do korzeni, w miejsce, gdzie jej przodkowie żyli w zgodzie z naturą i cyklami pół roku, trudniąc się rolnictwem. Wśród malowniczych pól, w oddaleniu od miejskiego gwaru i pośpiechu, na pograniczu Mazowsza i Podlasia stworzyła zagrodę Sielski Dom i Ogród. To właśnie tutaj dzieli się swoją miłością do wsi. Szarlotka? Tak. Sama pani piekła? Tak. Wszystko tutaj sama robię, także jestem taką osobą wielofunkcyjną. Jak ścieżki życia przyprowadziły panią do tego miejsca? Siedlisko jest po moich dziadkach, także oni tutaj spędzili praktycznie całe swoje życie. Także ja tutaj jestem, wielki mam sentyment do tego miejsca, gdyż co prawda nie wychowywałam się, nie mieszkałam tutaj na co dzień, ale każde wakacje spędzałyśmy z siostrą na pomaganiu dziadkom. Także wszystkie prace związane właśnie z polem, kiedyś nie było takiej mechanizacji, dużo ręcznie się robiło. Zostało mi właśnie takie zamiłowanie do przyrody, do przestrzeni, do takiej wolności, która nieograniczonej, prawda, budynkami. Zawsze mnie fascynowała właśnie przyroda, także takie kolory, zapachy. To mnie chyba tutaj przyciągało najbardziej. Także część, 5 lat spędziłam w Wielkiej Brytanii. Tam podejrzałam, jak funkcjonują takie właśnie małe gospodarstwa rodzinne, które nie uprawiają zboża czy nie hodują zwierząt. I pomyślałam sobie, że na tych moich słabych ziemiach bardzo dobrze będzie się sprawowała lawenda. Tak też posadziłam taką niewielką plantację i oprócz tego jest około hektarowy ogród z różnymi ciekawymi zakątkami. Przyszło mi o tyle to łatwo, że studiowałam architekturę krajobrazu w Wielkiej Brytanii, więc tam jakby zaczerpnęłam wiele inspiracji i część moich tutaj tych ogrodów właśnie jest w takim stylu angielskim, trochę romantycznym, ale również i wiejskim, takim naszym polskim, sielskim klimacie. Czyli pani historia właściwie zatoczyła koło i wróciła pani w miejsce, gdzie spędzała pani czas dziecięcy. Tak. Tak to właśnie miało miejsce. A jakie smaki, zapachy pozostały pani w pamięci z tamtych czasów? Zapach wiosennej ziemi, taki właśnie jak roztopy, właśnie kiedy ziemia budzi się do życia, albo skoszonego zboża zapach, skoszonej trawy, więc tutaj jakby odnalazłam swój kawałek szczęścia i tak postrzegam raj. Także przenoszę, jak widzicie, ogród często do domu, malując, dekorując przedmioty, również w kwiaty. A propos tych dekoracji, piękne kwiaty. Jest pani architektką krajobrazu, ale też malarką. Po powrocie z Wielkiej Brytanii tam zaczęłam już coś malować i pomyślałam sobie, że dobrze mi to coraz lepiej wychodzi. Także z jednego projektu w drugi. Zobaczyłam tutaj wiele pięknych przedmiotów z dawnej wsi, nie tylko meble, ale też różnego rodzaju urządzenia. Czy to są z tego gospodarstwa, czy pani też zbiera takie dawne przedmioty? Częściowo są z tego gospodarstwa. Częściowo jeżdżę po targach staroci i wyszukuję, co by tutaj u mnie ciekawie można by jakby pokazać, zaaranżować w tej wiejskiej chacie. Pani zagroda edukacyjna wzbudza wiele emocji, bo Polacy rozkochali się w lawendzie i coraz więcej osób przyjeżdża tutaj do pani. No tak, bardzo się z tego cieszymy. Częściowo właśnie z Wielkiej Brytanii przywiozłam ten pomysł, a że wcześniej byłam nauczycielem, więc prowadzenie zajęć, czy to dla dorosłych, czy to dla dzieci, nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Zauważyła pani modę na turystykę weekendową, że Polacy są spragnieni tego, żeby spędzić wolny czas na łonie natury,
w pobliżu właśnie pięknych kwiatów, drzew. Tak, właśnie część osób jakby zmęczona jest życiem w pośpiechu w mieście i potrzebują troszkę właśnie tej kolorowej przestrzeni, świeżego powietrza i takiego relaksu. Towarzyszymy podczas przygotowywania syropu z lawendy. Z czego teraz zaczniemy? Teraz tak z grubsza właśnie będę przecedzać lawendę do innego garczka. Ale jak pięknie pachnie. Tak powstaje syrop. I jeszcze zostało tylko wsypać cukier. Ile tego cukru? No właśnie na litr tego naparu dodam kilogram cukru. Ile trzeba lawendy, żeby taki syrop powstał, żeby tyle syropu powstało? Żeby taki esencjonalny, to gdzieś na litr wody 20-30 łyżek suszu. Więc o tej porze roku to właśnie z suszu, a jak lawenda jest w ogrodzie, no to z takiej świeżej jak najbardziej też wychodzi. Także syrop jest, podajemy do kawy, jak również można słodzić jakieś herbaty owocowe, bo lawenda najlepiej komponuje się właśnie z czymś kwaśnym, z czymś o wyrazistym smaku. Trzeba pilnować, żeby nie przelać. O, już prawie, prawie. Trochę podniosę do góry. Nie dziwne, że tyle tych farm powstaje, bo każdy chętnie by się tym chciał zajmować. No i to prawda. Aromaterapia na co dzień. Teraz zapach zamykamy w słoiku, właściwie w buteleczce. Po takiej dawce energii czas na dalsze poznawanie uroczych zakątków domu. Drewniany dom dziadków Anny Gawlik okazał się dla nich za duży, więc po II wojnie światowej w latach 50. dwa pomieszczenia wynajęto i otworzyła się tutaj dwuklasowa szkoła podstawowa, którą ostatecznie zamknięto w 2000 roku. To są drzwi chyba zabytkowe. Wszystko jest tutaj w zasadzie oryginalne, i podłogi, i sufity, i drzwi, także ja je tylko odnowiłam. A co tutaj było? Wygląda jak klasa. Właśnie, po wojnie, kiedy nie było samochodów i takie małe dzieci miały problem z dojazdem gdzieś tam do większej szkoły, otwierano wiejskie takie szkoły w domach rolników. I tak tu właśnie ta klasa tu była właśnie jakby przeznaczona dla 1-3, jak również ta klasa, pomieszczenie obok, to też właśnie była szkoła. Dzieci miały tutaj szatnie, stała miska z wodą do mycia rączek, a toaleta była oczywiście na dworzu. I tak tu prawie 50 lat dzieci uczęszczały z okolicznych wsi. Czyli ja dobrze rozumiem, że pani dziadkowie mieszkali tam za ścianą, za klasą? Dokładnie tak było. Czyli pełna symbioza. Tak, trzeba było sobie to, prawda, jakby no, pogodzić się z tym hałasem, ale dziadkowie bardzo dzielnie to znosili. Naprawdę ich podziwiałam. A pani pamięta tutaj, jak szkoła funkcjonowała? Tak, pamiętam. Takie malutkie dzieciaczki tutaj biegały na podwórzu, miały tutaj właśnie boisko, tutaj gdzie jest mój ogródek wiejski. Także no, głośno było. Jak odwiedzałam dziadków, to tutaj nauczyciele dosyć głośno tutaj opowiadali właśnie lekcje. Czy zdarzyło się pani, że ktoś, kto się tutaj uczył, kiedyś tutaj zajrzał i z sentymentem, oj, tak, ale to moja szkoła. Tak, bardzo wiele osób tu z okolicy właśnie z ciekawości chce mnie odwiedzić i zobaczyć, że co ja tutaj wymyśliłam. A jak współczesne pokolenia dzieci reagują na tą salę?
w zasadzie większość, no właśnie, z uśmiechem na twarzy ogląda tą salkę. I chyba z niedowierzaniem. No na pewno. Także opowiadam, jak kiedyś przed dobą komputerów pisało się właśnie piórem gęsim, potem stalówką i pokazuję właśnie kałamarze w ławeczkach, które też musiałam wyszperać na targach staroci, bo akurat no, nie zachowały się. Szczerze mówiąc, z sentymentem patrzę na tamten fartuszek, bo ja też w takim chodziłam do szkoły. I ja też w takim chodziłam do szkoły. Z białym kołnierzykiem. Tutaj się mierzyło. Tak. Trzeba było na drewienku stanąć. Na drewienku. Przystanąć. To jest tak już wymierzone. O. Proszę sprawdzić, ile mam wzrostu. Teraz. Ups. O, troszeczkę mi się tu miarka skończyła. Nie było takich wysokich dzieci. Jest tak, pewnie jakieś 175 centymetrów, coś takiego. Myślę, że tak, że miarka trafiła i pani. Lekcje odrobione, czas na przerwę. Wychodzimy na spacer do klimatycznego ogrodu. Trafiamy na kolejne urokliwe miejsce. W pięknie udekorowanej, drewnianej stodole Anna organizuje imprezy okolicznościowe i warsztaty z lawendą, kulinarne i rękodzieła. Wow! To pani kolejne królestwo. Tak, również stodoła drewniana jest pozostałością po moich dziadkach. I tutaj od zeszłego roku właśnie zaczęłam dekorować, troszkę odnawiać całą posadzkę od nowa. Zleciłam, żeby została tak no, wyrównana, bo kiedyś po prostu były zasieki na zboże, prawda? Snopki leżały. Jeszcze w zeszłym roku tutaj było pełno snopków żyta. No i przejazd oczywiście kiedyś się przejeżdżało wozem konnym czy ciągnikiem przez środek. Teraz służy mi to jako taka no, miejsce, gdzie można się schronić przed słońcem, czy właśnie przed ewentualnym jakoś nie najlepszą aurą. Sama pani przygotowuje takie wianki? Tak, to wszystko jakby jest mój pomysł. Stoły drewniane, tutaj mój mąż bardzo fajnie takie składane stoły do tego miejsca drewniane, świetnie się nadają, no i bardzo są potrzebne, bo jak przyjeżdża kilkadziesiąt osób, no to każdego muszę gdzieś, prawda, ugościć. Ale już jest bardzo klimatycznie, nie tylko dzięki takim wiankom, ale też dzięki suszkom. Co to są za kwiaty? W tej chwili wiszą kwiaty suchołuski, a w sezonie suszy się tutaj na ścianach lawenda. Naprawdę ciężko opuszcza się takie sielskie klimaty.